Santa Teresa di Riva, północno-wschodnie wybrzeże Sycylii, miasteczko 10-tysięczne, czyli nieduże. Słońce prosto w oczy, w połowie stycznia, tak jest. Ile kosztuje utrzymanie niewielkiej nieruchomości właśnie tutaj? O tym będzie w tym filmie. A to jest kanał Paulina pomaga kupić dom na Sycylii. Chodźcie! In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look. Jeżeli spojrzycie na zdjęcie na okładce mojego kanału YouTube, to zauważycie, że było ono robione właśnie tutaj. Siedziałam dokładnie w tym samym miejscu, gdzie teraz jeszcze rosną gwiazdy betlejemskie. Są jeszcze tutaj dekoracje świąteczne, chociaż połowa stycznia minęła i pewnie już zaraz będą je zbierali. Zresztą już usunięto fontannę, którą co roku od kilku lat nam tutaj montują na głównym placu. Zobaczcie, fontanna jest w trakcie demontażu. Był to normalnie basenik, słuchajcie, z fontanną. Pokazywałam go zresztą na Facebooku przed świętami. Ten film będzie o kosztach utrzymania nieruchomości w takim miasteczku jak to. Będziemy także sobie tutaj spacerowali po Santa Teresa. I ten spacer dedykuję trzem osobom, słuchajcie. Dedykuję go trzem osobom. Dedykuję pani Teresie, która w komentarzach pytała mnie o pokazanie miasteczka o imieniu Teresa, tak, Santa Teresa di Riva, czyli Święta Tereska na brzegu, jak ja je pieszczotliwie nazywam. Także dla pani Teresy ten spacer. Dla pani Doroty i pani Marii, one wiedzą dlaczego. Pozdrawiam was serdecznie. Także przejdziemy się po miasteczku Santa Teresa, porozmawiamy o kosztach utrzymania nieruchomości, a dla tych wszystkich, którzy... Bo już też miałam takie komentarze. Oglądają mnie ze względu na informacje merytoryczne, ale nie lubią ględzenia, gadania i chodzenia. To proszę was, przeskoczcie od razu na sam koniec tego filmu. W ostatnich minutach będzie podsumowanie. Także jeżeli interesują was tylko i wyłącznie koszty utrzymania nieruchomości, to hop, na sam koniec filmu. Idziemy. Najpierw z głównego placu pójdę w stronę ulicy Via Regina Margherita, która jest równoległa do promenady i jest główną ulicą miasteczka. Dzisiaj jest niedziela, słuchajcie, także sklepy będą pozamykane, a my mamy mówić o nieruchomościach dzisiaj. Słuchajcie, jedna jeszcze rzecz techniczna, jeszcze jedna uwaga techniczna. Ja wam bardzo dziękuję w ogóle za wszystkie uwagi takie techniczne, ponieważ no, ja jestem początkującym youtuberem, który filmuje z telefonu, tak jest. Są lepsi ode mnie, jest ich sporo. I wiem, że sporo osób mi zwraca uwagę na to, że ja często nie patrzę w kamerę. No tak, bo patrzę tak o. Teraz jak widzicie, że patrzę tak o, to ja patrzę na siebie samą w ekranie telefonu, czyli patrzę jakby w lustro, prawda? I po prostu wzrok mi ucieka, a ja powinnam, podczas gdy filmuję, patrzeć tutaj, czyli pozdrawiam serdecznie, kto mi to radził. Słuchajcie, bardziej doświadczeni ode mnie mówią, że trzeba by sobie przykleić koło tego malutkiego oczka kamery coś kolorowego, żeby zwracało uwagę. Nie zrobiłam tego jeszcze i znowu mi wzrok ucieka, także rzeczywiście będę musiała zastosować się do tej rady. Słuchajcie, idę główną ulicą. Tutaj przy samym centrum jest też stacja kolejowa. Także przejdziemy się na stację kolejową. Można po nią wejść, na nią. Słuchajcie, kalki z włoskiego, tak jest. Można dojść do stacji kolejowej schodami, można dojechać samochodem. Można też taką wąziutką uliczką. Ja teraz pójdę wąziutką uliczką. Dobrze. Dojdziemy najpierw do stacji kolejowej. W ogóle zdecydowałam, że nagram ten film, ponieważ ten o Furci Siculo bardzo wam się podobał. Prosiliście o jeszcze. O,
Folklor nekrologii. Folklor nekrologii. Tak jest, nekrologii tutaj wiszą w ten sposób. Prosiliście o jeszcze, także postanowiłam, że pokażę Wam po prostu miasteczka w mojej bezpośredniej okolicy i będziemy sobie rozmawiać. A gdyby czasem nie można było spacerować, bo na razie można, no to wtedy wrócimy do nagrywania filmów na tarasie, takich bardziej statycznych. Słuchajcie, co jeśli chodzi o koszty utrzymania nieruchomości? Ja będę mówiła o nieruchomości przykładowej małej, bo o takie najczęściej mnie pytacie i to ze względu na ceny i to ze względu na to, że w sumie niewiele potrzeba, żeby mieć bazę na wakacje, czyli najczęściej w takich miasteczkach kupujecie albo małe domki, takie o powierzchni około 50-60 metrów kwadratowych, albo podobne mieszkania. W Santa Teresa di Riva tego typu nieruchomość, tu już dochodzę do stacji kolejowej, słuchajcie, właśnie dzwoni dzwonek, tak, że będzie nadjeżdżał pociąg. Chciałam Wam pokazać tutaj coś, słuchajcie, to jest takie piękne drzewo. No pomnik przyrody normalnie. Popatrzcie na to drzewo. O! Pies sąsiadów! Dwa psy sąsiadów się na mnie denerwują. W Santa Teresa di Riva, a teraz zejdę na dół schodami, w Santa Teresa di Riva nieruchomości tego rodzaju można kupić, zależnie od odległości od morza, za 40 do 100 tysięcy euro. Tak jest, małe nieruchomości, ale blisko morza często mają wysokie ceny. To jest stosunkowo droga okolica Sycylii. Na południu bywa taniej, także jeżeli chcecie na przykład kupić nieduży domek z ogrodem, domek wolnostojący, to raczej południe Sycylii niż ta okolica, ale nie o tym miało być. Ile kosztuje utrzymanie takiej nieruchomości? Zaczniemy od tego, że zależnie od faktu, czy skorzystaliście przy zakupie z ulg podatkowych, czy nie, czy kupiliście jako pierwszy dom, czy drugi dom, będziecie lub nie płacili podatek od nieruchomości. Podatek od nieruchomości, było już o tym, także odsyłam Was do filmu o zakupie pierwszego i drugiego domu. Tu gdzieś teraz powinien wyskoczyć link, uwaga. Jest? Jest, ok. I teraz tak, podatek od nieruchomości zależy od wartości katastralnej, tej nieruchomości i od mnożnika, który jest różny dla różnych gmin. Nie będę teraz mówiła, jak go się oblicza, bo o tym już było, ale chciałam Wam powiedzieć, że musicie się przygotować przy nieruchomości o wartości około 50 tysięcy euro na wydatek rzędu kilkuset euro rocznie. To można płacić w dwóch ratach, można płacić wszystko naraz, ale wtedy nie zmniejszają tej kwoty, także to już sami sobie zadecydujecie, czy wolicie zapłacić całość od razu, czy w dwóch ratach. Czyli wydatek rzędu kilkuset euro, zależny od wartości katastralnej nieruchomości. Stare nieruchomości zwykle mają ją niską, w mniejszych miasteczkach zwykle te wartości nie są aktualizowane, w związku z tym będą niższe. Nowsze nieruchomości mają zaktualizowaną wartość katastralną, także będą miały także wyższą wartość podatku. Zakładajmy, że będzie to około 500 euro rocznie za taką nieruchomość, pod warunkiem, że kupiliście ją jako drugi dom, czyli nie skorzystaliście z ulgi podatkowej. Dobrze, to teraz media. Ile będzie nas kosztowało utrzymanie mediów? Co będzie niezbędne? Prąd, elektryczność, woda, wywóz śmieci, internet i gaz, prawda? To powiedzmy taka absolutna podstawa. Zacznijmy od elektryczności. Małe mieszkanko, jeśli chodzi o koszty stałe. Mam akurat porównanie z pierwszej ręki dla takiego mieszkania, którym już był założony licznik, już było wszystko aktywne, ale jeszcze przez kilka miesięcy nikt nie mieszkał. Te koszty stałe wynosiły
50 euro mniej więcej co 2 miesiące, ponieważ rachunek za prąd we Włoszech przychodzi co 2 miesiące. Czyli około 25 euro na miesiąc to były koszty stałe. Teraz, kiedy to mieszkanie jest zamieszkałe przez jedną osobę, która żyje, powiedzmy, no oszczędnie, normalnie, o, oko mi łza, wiot wiatru, ta osoba płaci co 2 miesiące około 90 euro, czyli około 45 euro na miesiąc. Tak dla porównania. Oczywiście wszystko będzie zależało od zużycia. Jeżeli będziecie używać dużo klimatyzatora, albo strasznie dużo prasować, czy też suszyć włosy godzinami, no to oczywiście to zużycie będzie większe. Teraz pytanie, jak się przepisuje na nowego właściciela akurat elektryczność? To jest akurat bardzo łatwe, ponieważ wystarczy telefon do energetyki. Jeżeli nie chcecie zmieniać dostawcy energii elektrycznej i chcecie po prostu przepisać na siebie starą umowę, którą miał były właściciel, to wystarczy po prostu telefon. I właśnie z prądem jest tak, że nawet gdyby były właściciel miał jakieś zaległości w płaceniu, to na jego nazwisko i na jego adres przyjdą te ostatnie faktury. A wy rozpoczniecie jako nowi właściciele na tym samym liczniku z czystym kontem. Dobrze, prawda? To jest akurat dobre. Nie jest tak z wodą, a przynajmniej w mojej gminie. Tutaj, jeżeli chodzi o przepisanie licznika wody, jest troszeczkę inaczej. Woda. Trzeba przyznać, że wody akurat w tym rejonie Sycylii nie brakuje. Inaczej bywa na południu, gdzie powszechnym jest posiadanie, oprócz podłączenia do normalnej sieci wodociągowej, jakiejś cysterny, czy jeśli się ma, studni, ponieważ czasami wody w wodociągach brakuje. U nas nie. U nas mamy wodociąg zasilany przez rzekę Fiume Freddo. I jest to okolica obfitująca w wodę. Kiedy kupujecie mieszkanie, musicie udać się do Urzędu Miasta, do Wydziału Wodociągów, żeby przepisać na siebie licznik. I tutaj uwaga, macie dwie opcje. Albo przepisanie na siebie licznika starych właścicieli, albo założenie nowego licznika. Jeżeli przepisujecie na siebie licznik starych właścicieli, dobrze byłoby udać się do urzędu razem. To poprzedni właściciele się zrzekną swojej umowy, a wy ją przepiszecie na własne nazwisko. I tu uwaga, gdyby były tam jakieś długi, te długi przejdą na was wodą, inaczej niż z elektrycznością. Jeżeli nie jesteście tak zaprzyjaźnieni z właścicielami, nie macie ochoty razem udawać się do urzędu, to najbezpieczniejszą opcją, żeby uniknąć płacenia długów starego właściciela, jest założenie po prostu nowego licznika. To łączy się zwykle z większym kosztem. Podczas gdy przepisanie na was istniejącego licznika będzie kosztowało kilkadziesiąt euro, założenie nowego jakieś 100 więcej. Ale przede wszystkim, jeżeli wiecie, że stary właściciel może mieć długi, no to jednak jest to wydatek, który się opłaca. Uwaga, rachunki za wodę, przynajmniej tutaj w gminie Santa Teresa, przychodzą raz na 2 lata, raz na rok, tak jest, wysyła je urząd gminy. I nie są bardzo regularne. Bardzo często zdarza się, że kiedy je dostaniesz, to już są przeterminowane, czyli termin płatności już minął, ale to nikt się tego nie czepia, po prostu się je płaci i już. Nie we wszystkich gminach tak jest. Są gminy, gdzie dostaje się rachunek co miesiąc, ryczałtem, różne są sposoby płacenia za wodę. Każda gmina ma swój, także dowiedzcie się w waszym miasteczku, jak to wygląda. A teraz pokażę wam coś bardzo sycylijskiego, niekoniecznie pięknego, ale pokażę wam to. Słuchajcie, idę sobie promenadą, jak widzicie. Przy promenadzie w Santa Teresa jest kilka tak zwanych placyków, piazzetta. Placyki nie należą do gminy administracyjnie, a do... Jej, jak to się będzie nazywało po polsku? Kto odpowiada za nabrzeża? W Polsce, pomóżcie mi. Proszę napiszcie w komentarzach, jak to się nazywa po polsku. No w każdym razie na poziomie regionu i państwa, a nie gminy. No i musicie wiedzieć, że na Sycylii, że tutaj u nas, kiedy morze jest wzburzone zimą, fale potrafią docierać aż do ulicy.
I tak zdarzyło się w zeszłym roku, kiedy fale przedziurawiły więc wręcz jeden z tych placów. Popatrzcie, popatrzcie, jaka tu jest dziura. Jest ogrodzone i jest ogromna, strasznie ogromna, ogromna dziura. Musicie wiedzieć, że ta dziura jest tutaj już od ponad roku. Dlaczego nie naprawiono? Ponieważ nie jest kompetencją gminy naprawienie tego. Gmina czeka, aż zajmie się tym urząd, który ma się tym zająć. I tak sobie na siebie czekają, a dziura straszy. Więc tu piękne widoki. Tutaj promenada, po której ludzie spacerują. A tutaj taka piękna dziura. Dobrze, było o prądzie, było o wodzie, a co z gazem? Słuchajcie, gazociąg w takich miasteczkach jak to nie zawsze jest. Tutaj używa się metanu, czyli metanociąg, nie zawsze jest. Co w związku z tym? Czy wszyscy gotują na kuchenkach elektrycznych? Nie. Powszechne jest używanie butli gazowych. W naszym miasteczku Santa Teresa di Riva jest właśnie metanociąg od kilku lat, ale większość mieszkańców jednak się nie chciało do niego odłączyć. Dlaczego? Ze względu na koszty stałe. Słuchajcie, Włosi, a szczególnie Sycylijczycy, bardzo lubią być niezależni i po prostu kalkulując, że tylko do gotowania i do ogrzewania przez co najwyżej kilka tygodni, kilka miesięcy w roku, nie opłaca im się płacić za koszty przesyłu gazu przez cały rok, po prostu kontynuują używanie butli gazowych. Taka butla gazowa, na przykład w najmniejszym rozmiarze to jest 10 kg, kosztuje jakieś 20 euro, 21 chyba ostatnio płaciłam. No ile ona wystarczy? No, dla jednej osoby, powiedzmy, przy takim normalnym gotowaniu potrafi starczyć na 3-4 miesiące. To jeśli chodzi o takie małe mieszkanko. Ja kupuję, mam rodzinę, mam dziecko, kupuję butle większe, kupuję butle, które kosztują 28 euro i to jest butla, zdaje się, 15-kilowa. Taka butla starcza mi na jakieś 3 miesiące. Przenieśmy się na chwilę magicznie do mojej własnej kuchni. Zobaczcie, tutaj mam butlę pod zlewem. Powinna być na zewnątrz tak naprawdę, w nowocześniejszych mieszkaniach już jest na zewnątrz, tak jest bezpieczniej. Ja używam gazu tylko do gotowania. Kiedy się skończy, dzwoni się i dowożone jest do domu. Co z ogrzewaniem? Większość domów tutaj na Sycylii nie ma ogrzewania. Ogrzewanie centralne, jakie znamy z Polski, tutaj nie istnieje. Niektóre nowocześniejsze budynki mają jakąś kotłownię wspólną, ale to nie na Sycylii, to raczej na północy Włoch widziałam takie rzeczy, tutaj u nas nie. Powszechne jest użycie albo grzejników właśnie gazowych, takich, które to mają butle, są po prostu taką jakby szafką z butlą na kółkach i spalnikiem i grzeje się gazem, albo wszelkiego rodzaju grzejników elektrycznych, ewentualnie dogrzewanie się klimatyzacją. To jest powszechne. Niewiele osób ma prawdziwe ogrzewanie w domach. Zdarza się, ale rzadko. Jeżeli je mają, no to mają właśnie jakiś bojler zasilany albo gazem, albo elektrycznością. W takich wypadkach często także kupują gaz po prostu do ogromnych zbiorników, a nie mają podłączenia do gazociągu i nie płacą za ten gaz rachunków. Słuchajcie, Sycylia nawet po 15 latach, kiedy tutaj mieszkam, nie przestaje mnie zaskakiwać w moim własnym miasteczku. Niesamowite. Słuchajcie, teraz będziemy jechali ulicą Sparagona. Ulica Sparagona to jest chyba najdłuższa ulica w naszym miasteczku, pomijając promenadę i równoległą do niej główną ulicę Via Regina Margherita. Jest to jednak ulica, która jedzie pod górę, czyli od promenady w górę, jakieś 2-3 kilometry. Wjechałam teraz w przecznicę, tak, żeby zobaczyć, czy coś dla Was sfilmować. I rzeczywiście tak trafiło się, słuchajcie, aż się zatrzymałam. Troszeczkę bardziej zaniedbany kąt miasteczka, jakieś zniszczone samochody, tutaj jest zakład mechanika, także no, jakieś takie, wiecie, no takie brzydsze trochę miejsce, ale popatrzcie na to. Tam w oddali widzicie morze, czyli jesteśmy jakiś kilometr od morza. I teraz jestem w bocznej uliczce tutaj od Via Sparagona. Z jednej strony sad cytrynowy, i to właśnie ten sad chciałam dla Was sfilmować,
To jest ten sad, w którym robiłam sobie taką piękną sesję zdjęciową. Kto widział na Facebooku, to wie. Takie mam ładne zdjęcia pod drzewkiem cytrynowym. Tak, to było tutaj. Rok temu robione. Z tej strony bałagan, domki, no nic szczególnego. Piękne zielone wzgórza. Słyszycie dzwonienie? Konik sobie stoi. Z krowim dzwonkiem na szyi. Koniku. I się pasie. Tako. W miasteczku. A właściwie czemu nie? Dwa koniki. Tak jest. To jest ulica dwukierunkowa. Mimo jej szerokości. Dzisiaj jest niedziela, także nie ma wielkiego ruchu. Ale rzeczywiście jest wąska. Bywa tu większy ruch. O, nadjeżdża ktoś naprzeciwka. To zobaczycie, jak my się tu mijamy. Tak jest. No, trzeba uważać na lusterka. Że kiedy parkujecie przy takich ulicach na Sycylii, polecam zamykać lusterka. Zobaczcie, że wszystkie samochody mają pozamykane. Tutaj zaparkowane z boku. Można się przyzwyczaić. Popatrzcie, jak to wygląda. Z jednej strony domki, z drugiej strony sady cytrynowe. Ma swój urok, prawda? I właśnie tu porozmawiamy o różnicy między mieszkaniem w bloku, bo i bloki tutaj są, a w takim niezależnym domu. Okej, zaparkowałam. Słuchajcie, z jakimi dodatkowymi kosztami trzeba się liczyć, kupując mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej? Oczywiście z opłatą do wspólnoty. Ile wynoszą takie opłaty tutaj na Sycylii? W naszym miasteczku mamy kilkanaście dużych skupisk bloków. Dużych, to nie są osiedla pokroju, osiedli na Piątkowie w Poznaniu. Pozdrawiam osiedle Sobieskiego. Czy ktoś mnie ogląda z osiedla Sobieskiego w Poznaniu? To tam wyrosłam. To tam mam swoje korzenie. Słuchajcie, nie, to nie są blokowiska takie, jak znamy z Polski. Absolutnie nie. Zresztą muszę wam powiedzieć, że mój mąż, kiedy był ze mną w Poznaniu i widział te nasze poznańskie blokowiska, był zadziwiony, jak one są świetnie zorganizowane. Mówi, no słuchaj, możesz mówić wszystko o czasach, które były w Polsce lata temu. Ale kiedy budowali takie osiedle, to na tym osiedlu było wszystko. I przychodnia, i sklepy, i kościół, cała infrastruktura. I każde osiedle oczywiście jest podobne, ale każde osiedle ma wszystko. Tutaj nie. Tutaj, kiedy mieszkasz właśnie w takim skupisku bloku, nazwijmy je bloków, osiedlem nazwijmy je, które jest położone, tak jak to, które teraz wam pokażę, 1,5 kilometra od morza, no niestety, większość sklepów jest jednak przy głównej ulicy. Przepraszam, jesteśmy pod słońce, nie wiem ile widać. Także no, jeżeli poruszasz się piechotą, no to będzie się trzeba troszeczkę nachodzić. Ja tam lubię chodzić, ale po większe zakupy jednak trzeba pojechać samochodem. Także tutaj nie ma tej świetnej naszej polskiej organizacji, jest to rozwiązane troszeczkę inaczej. Koszty dodatkowe. W takim bloku największy koszt generuje winda, jej utrzymanie oraz elektryczna brama wjazdowa, jeżeli takowa jest. Musicie się liczyć z kosztami stałymi, tymi zwykłymi kosztami utrzymania płatnymi do spółdzielni w kwocie od 300 do około 700 euro rocznie. Czyli to będzie bardzo zależało od budynku. Im więcej wind w budynku, tym większe koszty. Im większe wasze mieszkanie i na wyższym piętrze położone, tym więcej musi partycypować w kosztach utrzymania windy, bo więcej jej używacie potencjalnie. Im ładniejsze, bardziej zadbane bloki, tym oczywiście te koszty będą wyższe. W takich, przykładowo wam pokażę, proszę, tutaj, o, tu obok remontują fasadę, tu akurat zamyka się brama, za mną tutejsze bloki, widzicie? Pozdrowienia dla pani Marii. Tak jest, słuchajcie, w takich blokach, no akurat tutaj nie będziemy mówić o kosztach utrzymania bardzo wysokich dla takiego małego mieszkanka, ale oczywiście też im większe mieszkanie, tym więcej trzeba za takie na koszt stały płacić. Raz na jakiś czas we wspólnocie mogą być koszty
Straordinari, czyli nadzwyczajne. Może wspólnota zadecydować, że będziemy remontować fasadę, że trzeba naprawić coś jeszcze, że trzeba coś wyłożyć dodatkowego. Także ta różnica, mieszkając w blokach, że oczywiście czasami możecie zostać przegłosowani i za fasadę, nawet jeżeli wy nie czujecie takiej potrzeby, będzie trzeba zapłacić. W tym momencie właściciele domów tak zwanych niezależnych, czyli casa independente, są na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ sami będą decydować o takich nadzwyczajnych naprawach. Będą też za nie same płacić, nie dzieląc się z nikim, ale będą robili je, kiedy będą chcieli. I tutaj właśnie bardzo blisko tych bloków mam w tej chwili na sprzedaż dom, też nieduży, ponieważ to jest jakieś 75 metrów kwadratowych, no może 80 w porywach. Zaraz Wam go pokażę. Niestety tylko z zewnątrz, ponieważ właścicielka nie była dzisiaj dostępna, ale jak tylko będę mogła go sfilmować, to go dla Was sfilmuję. W tej chwili możecie kliknąć w link pod tym filmem i obejrzeć zdjęcia, które są w ogłoszeniu na stronie agencji, z którą współpracuję tutaj w Santa Teresa di Riva. Ten dom już w części wyremontowany z nową, powiedzmy nową, kilka lat temu robioną fasadą, kosztuje 59 tysięcy euro. Czy to dużo, czy to mało, sami ocencie. Chciałam Wam go pokazać dla przykładu. Popatrzcie, to ten narożny z szarą fasadą. Wchodząc jest kuchnia, kuchniosalon nazwijmy go, nieduży, na parterze, łazieneczka i maleńki pokoik, który raczej jest schowkiem niż pokoikiem dla dzieci. Na pierwszym piętrze duża sypialnia i balkon, a te metalowe schodki prowadzą na ostatnie piętro, gdzie mamy jeszcze jedną taką tak zwaną letnią kuchnię. Czy ktoś z Was ma letnią kuchnię w domu? W Polsce często stosowane na wsiach letnia i zimowa kuchnia, na Sycylii także. Tak zwaną letnią kuchnię z tarasikiem, z widokiem na gaj cytrynowy, a w oddali morze. Szkoda, że nie mogę Wam dzisiaj pokazać w środku, ale spójrzcie na zdjęcia, kliknijcie na dole w link. Czyli taki dom albo mieszkanie w bloku przy tej samej ulicy można kupić w sumie w podobnej cenie. Będą różniły się kosztami utrzymania, ponieważ oczywiście więcej ogrzewania potrzebuje dom wolnostojący. A propos, to nie jest dom wolnostojący, prawda? Jest przyklejony do sąsiadów. Tak jest. To, co Włosi nazywają casa independente, czyli dom niezależny, to niekoniecznie będzie to, co myślimy my Polacy, czyli dom wolnostojący. To będzie po prostu dom, który nie ma własne wejście, niezależne od sąsiadów i nie należy do żadnej wspólnoty mieszkaniowej. To, co my nazywamy domem wolnostojącym, to we Włoszech jest villa. Villa. Dom, który z czterech stron po prostu nie jest do niczego przyczepiony. Wolno stojący. I willą, tak górnolotnie nazywa się domy, niezależnie od tego, jakiej one są klasy, w jakim standardzie, jak duże i tak dalej. My myślimy, że villa to, wiecie, jakieś coś wypasionego. Nie, dla Włochów jest villa, villetta. To jest po prostu dom, który ma swój kawałek terenu. Czasami jeszcze istnieje villetta Aschiera. To znowu jest dom w zabudowie szeregowej, tyle że ma często z przodu lub z tyłu ogródek. Tak jak wcześniej obiecałam, teraz zrobimy podsumowanie. Ile będzie Was kosztowało utrzymanie nieruchomości, niedużej nieruchomości kupionej w takim miasteczku jak to? To jest Santa Teresa di Riva na wschodzie Sycylii, nad morzem. Miejscowość niezbyt turystyczna, nie żaden kurort. Zamieszkała głównie przez lokalsów. I teraz tak, im bliżej do morza, tym droższe domy oczywiście, ale można kupić coś już za około 50 tysięcy euro, kilometr, 2 kilometry od morza. Utrzymanie takiej nieruchomości. Jeżeli kupicie ją bez korzystania z ulg podatkowych, będziecie płacili co roku podatek od nieruchomości, podatek IMU, to jest podatek do gminy, nie tylko za nieruchomość, ale także za korzystanie z dróg i inne takie opłaty gminne. Ten podatek będzie wynosił mniej więcej kilkaset euro rocznie. Nastawmy się na kwotę rzędu 500 euro rocznie. Jeżeli kupicie korzystając z ulg podatkowych, i tu Was odsyłam do mojego filmu pod tytułem Pierwszy dom, drugi dom, tego nie będziecie płacili, ale będziecie mieli inne obowiązki. Więcej w tamtym filmie. Następnie,
Koszty utrzymania będą różne zależnie od tego, czy kupujecie mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej, czy dom wolnostojący. Oczywiście we wspólnocie mieszkaniowej dojdą opłaty do wspólnoty, które będą wynosiły mniej więcej kilkadziesiąt euro miesięcznie. Ile? Zależy od danego budynku. Zależy, czy jest w nim winda lub elektrycznie napędzana brama. Napędzana, co ja mówię. W każdym razie brama. Bo oczywiście one generują koszty. Jeżeli nie ma windy i są tylko schody, często zewnętrzne, koszty będą mniejsze. Musicie liczyć się z wydatkiem także rzędu kilkuset euro rocznie. W budynkach bez windy potrafi to być jedynie 100 euro. W budynkach z windą między 300 a 600-700 euro rocznie. Będzie to także zależało od wielkości mieszkania, także uwaga, ja mówię o tych najmniejszych. Następnie prąd. Wydatek dla takiego małego mieszkania rzędu, koszty stałe około 25 euro miesięcznie. Przy oszczędnym zużyciu i zamieszkaniu przez jedną, dwie osoby liczcie na rachunki około 50 euro miesięcznie. Gaz funkcjonuje tu najczęściej jednak w butlach. Butla gazowa 10-kilowa, policzcie sobie na ile Wam wystarczy w przygotowaniu. Jednej osobie tutaj, z tego co relacjonowała mi osoba zainteresowana bezpośrednio, starcza na jakieś 3 miesiące czy 4 miesiące gotowania albo 2 tygodnie intensywnego dogrzewania grzejnikiem z butlą. Taka 10-kilowa butla. Taka 10-kilowa butla teraz, ostatnio kiedy taką kupowałam, kosztowała 21 euro. Nie wiem, jak podnoszą się ceny gazu teraz, bo i u nas tym straszą. Gaz, światło, woda. Za zużycie wody mniej więcej 100 euro rocznie. Internet. O internecie nie mówiłam. Dostęp do usług internetowych najróżniejszych jest. Wydatek około 20-30 euro miesięcznie i możecie mieć sprawne łącze internetowe w domu. Oczywiście będą jakieś tam dodatkowe koszty aktywacji. Woda, prąd, gaz, internet. Czy o czymś zapominam? Zapominam o czymś? Woda, prąd, gaz, internet. Wywóz śmieci. Wywóz śmieci to też wydatek około 100 euro rocznie dla takiej rodziny jedno-dwuosobowej, jedno to nie rodzina, dla dwóch osób mieszkających w niewielkim mieszkanku. Liczy się to właśnie od wielkości mieszkania i od ilości osób, które w nim mieszkają. Stawka minimalna to właśnie dwie osoby. Mamy segregację śmieci. Polega ona na segregowaniu w domu, w pojemnikach, które dostarcza urząd gminy i wystawiania w odpowiedni dzień odpowiedniego pojemnika na zewnątrz. Za śmieci niesegregowane płaci się dodatkowo, jeśli się ich wyprodukuje więcej. Za śmieci segregowane nie. Czyli następny wydatek rzędu 100 euro rocznie. Czy zliczyliście już to wszystko? Wiecie, ile mniej więcej może kosztować Was utrzymanie Waszej małej nieruchomości? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam ocenić opłacalność Waszej inwestycji i podjąć Wasze decyzje o zakupie nieruchomości na Sycylii lub też nie. Być może to zbyt wysokie ceny. Czy w Polsce jest taniej? Proszę dajcie mi znać w komentarzach, ponieważ absolutnie nie mam porównania. Nie mam mnie już w Polsce ponad 15 lat. Że mam nadzieję, że te informacje, które Wam tutaj dałam, pomogą Wam ocenić opłacalność Waszej inwestycji. Wiem, że nie były bardzo konkretne, to miało być orientacyjnie. Dla tych, którzy zastanawiają się, ile będzie ich kosztowało utrzymanie tego wymarzonego mieszkanka na Sycylii blisko morza. Oczywiście potem są indywidualne przypadki. Ja mówiłam o Sycylii, o miasteczku, w którym mieszkam, o jakimś tam zużyciu, które oczywiście jest osobistą sprawą, także może być tak, że Wy więcej gotujecie, więcej grzejecie albo mniej, wyjdzie Wam trochę mniej lub trochę więcej. To miało być orientacyjnie, tak żebyście mieli jakąś wskazówkę i jakiś rząd wielkości, jakieś liczby odniesienia. Jeśli ten film był dla Was przydatny i się Wam podobał, proszę Was o kciuki w górę. Zachęcam Was jeszcze raz do kliknięcia subskrybuj na tym kanale, ponieważ będę nagrywała więcej filmów dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani Sycylią, mieszkaniem na Sycylii, nieruchomościami, ale także troszeczkę zwiedzaniem. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć! Through. I can't forget the day we met.
magic web. Whenever I see you, all I can think is my summer.